w jaki sposób możemy chronić się przeciwko kleszczom. Oczywiście pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, to stosowanie wszelkiego rodzaju środków chemicznych, które możemy kupić, czy to w sklepach, czy to w aptekach. Środki te po prostu zawierają substancje, które odstraszają kleszcze, które powodują, że kleszcze uznają nas za, nie uznają nas za ofiarę, tylko za coś, co dla nich nieprzyjemnie pachnie, albo też wydziela woń jakiejś substancji, która może stanowić dla nich zagrożenie. Po prostu stajemy się dzięki tym substancjom o wiele mniej atrakcyjni niż jesteśmy normalnie. Kolejna sprawa to wszelkiego rodzaju środki naturalne, które pochodzą na przykład od jakichś ziół, czy też olejki eteryczne. Substancje, które wydzielają, czy to też nieprzyjemny dla kleszczy zapach, czy też jak te środki chemiczne, wydzielają oczywiście jakieś substancje, które dla kleszczy są z jakiegoś powodu, czy to zagrożeniem, czy to czymś niepożądanym. Kolejną sprawą jest po prostu omijanie miejsc, gdzie te kleszcze po prostu mogą być i gdzie możemy je złapać, a właściwie gdzie one mogą nas złapać. Oczywiście chodzimy środkami ścieżek, jeśli jesteśmy w parku, jeśli jesteśmy na łące. Omijamy trawę, krzaki, zarośla. Kleszcze najczęściej szukają żywicieli rano oraz wieczorami, więc jeśli mamy do wyboru spacer i pogoda nam nie przeszkadza, to wybieramy okolice godzin około południowych, tuż koło południa. Kiedy jest ciepło, te kleszcze po prostu wolą w spokoju odpoczywać niż polować na żywiciela. Oczywiście kolejna sprawa to ubrania. Ubrania zakrywające nasze ciało. Ubrania, długie spodnie, długie rękawy, zakryte buty w taki sposób, żeby te kleszcze po prostu nie mogły dostać się na nasze ciało. Oczywiście, jak wszyscy wiemy, kleszcze nie tyle skaczą, co po prostu chodzą. Jeśli idziemy po trawie wśród krzaków, to mają możliwość dostać się na nasze ciało po prostu z wszystkich stron. Jeśli te spodnie są długie, rękaw jest długi, to dostanie się do naszego ciała jest o wiele, wiele trudniejsze. Więc spróbujemy omijać miejsca, gdzie te kleszcze lubią przebywać. Niestety wszelkie parki, łąki, trawniki, nawet te niskie, tam kleszcze żyją. Więc to jest dosyć trudne. Ale pamiętajmy, że miejsca wilgotne, zacienione, to właśnie kleszcze lubią tam przebywać. Więc środki odstraszające, czy to chemiczne, czy to naturalne. Oczywiście omijanie miejsc, gdzie te kleszcze występują w większym skupieniu. No to jest dosyć trudne. Odpowiednia odzież. To wszystko może spowodować, że jesteśmy o wiele, wiele mniej zagrożeni przez kleszcze. Mocne perfumy, spocone ciało, to również przyciąga kleszcze. Po prostu one, ten ich umiejętność wykrywania nas jako ofiary jest oparta na tym, że na przykład ten zapach potu, to, że biegniemy, wydzielamy dwutlenek węgla w większych ilościach, to powoduje, że jesteśmy zauważeni, a przez to stajemy się lepszym kandydatem po prostu na ofiar. Więc jeśli mamy możliwość, jeśli mamy jak, stosujmy te zabezpieczenia. Kleszcze przenoszą szereg niebezpiecznych dla nas chorób, a nawet jeśli nie zostaniemy zarażeni z żadną z nich, to nie jest to zbyt przyjemne, jeśli znajdziemy kleszcza albo kiedy kleszcz wypije nam niewiele, bo niewiele, ale zawsze to jakąś ilość naszej krwi. Dziękuję za uwagę. Udostępnij, podziel się, wyraź swoją opinię, oceń, zasubskrybuj. Zapraszam ponownie.